Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Pod Pretekstem. Dziś moim i Państwa gościem jest Eugeniusz Skarupa, wieloletni zasłużony paraolimpijczyk z Wałbrzycha. Witam bardzo serdecznie. Witam. Panie Eugeniuszu, a w zasadzie Eugeniusza, bo jesteśmy na ty znamy. Oczywiście, że tak. Geniu, jesteś jedynym żyjącym już paraolimpijczykiem wałbrzyskim. Powiedz mi, jak ty się czujesz z takim tytułem i z takim troszeczkę ciężarem, bo tak naprawdę wyśrubowałeś rekordy, których chyba się nie da już pobić. No wyśrubowałem, bo w tym roku mija również 34 lata, jak mój rekord jest aktualny, cały czas rekord Polski w kategorii do 51 kg i jak na razie nic nie wskazuje na to, żeby miał być pobity, czy w jakimś sensie jest zagrożony. Mówisz o ciężarze. Ciężaru w zasadzie jako takiego nie czuję, bo wydaje mi się, że zbyt mało ludzi jednak sięga po takie informacje o mojej osobie i to mnie troszkę dziwi, bo przecież o sporcie zwykłym, tak zwanym, można mnóstwo rzeczy wyczytać i w internecie, i gdziekolwiek. Natomiast no ja myślę, że póki jeszcze żyję, to mam co przekazać i no warto by było posłuchać, co mam do powiedzenia. Genio, my się dzisiaj spotykamy między innymi dlatego, że mija ci przepiękna rocznica, 40-lecie bycia w sporcie, tak? Tak, 40 lat, no nie wiem, czy to się cieszyć, bo to jednak... 40 lat minęło, można by 40, rzec, tak? Tak, no jest to rzeczywiście okrągłe i sam sobie w tym roku uświadomiłem na początku, że 40... Gdzieś tam liczyliście z kolegą w Wrocławiu, tak, tyle lat jest. Liczyliśmy, bo ja we Wrocławiu właśnie zaczynałem, no więc kiedy koledze powiedziałem, że 40, to nie do końca wierzył, ale przeliczyliśmy, nie da się inaczej. Tutaj mam nawet taki medal... To jest medal, który właśnie w 1974 roku zdobyłem. On jest pamiątkowy, ja tutaj zająłem czwarte miejsce, to była taka spartakiada międzyszkolna, ale to był 1974 rok. To ja miałem 3 lata. Geniu, powiedz mi, czy ty pamiętasz w ogóle wszystkie swoje medale? Oczywiście, jak je zdobywałeś. To znaczy generalnie jeszcze tak, dlatego że ja nawet... Kiedyś na taką potrzebę, kiedy mnie zapytano, to stworzyłem taki życiorys sportowy. I rzeczywiście, to znaczy z niektórymi musiałem tam troszkę pomyśleć. Doliczyć sobie. Tak, doliczyć, ale ja mam medali, mam 56 medali i ja na medalach mam daty. Tak. Kiedy to było? No i po prostu po tych, bo tu akurat nie ma. To była taka spartakiada, to był medal taki pamiątkowy, wybity na kolejne. Natomiast na wszystkich medalach z Mistrzostw Polski czy z międzynarodowych imprez to są daty i tu akurat nie ma problemu. A powiedz problemu. Mi, bo to takie już jakby powiedzmy stałe pytanie chyba wszystkich, skoro się ma tyle medali, tyle się zdobyło medali, czy masz taki jeden, który najbardziej cenisz? No to nie ma wątpliwości, to jest oczywiście medal olimpijski, tu mogę go pokazać, no to jest to, o czym marzy każdy zawodnik, no ja... Oglądam teraz olimpiadę zimową naszą. No mnie się nie udało złota, ale uważam, że srebrny medal wcale nie ustępuje. No nie ujmuje nikomu. Nie ujmuje, tak. Że złoty medal to mogę też tutaj. To mam medal, który rok po olimpiadzie, bo olimpiadę miałem w 80 roku, zdobyłem srebrny medal, natomiast rok później zdobyłem złoty medal na Mistrzostwach Świata. No więc to jakaś tam rekompensata może. Nie do końca, bo mówię, medalu złotego olimpijskiego nie zastąpi nic, ale, a powiedz, ale jest. A powiedz mi, czy ty byś chciał wychować takiego swojego paraolimpijczyka? Czy jeszcze marzysz o tym, czy już raczej nie? To znaczy, nie mam w tej chwili takich marzeń, ponieważ ja właściwie, kiedy ja trenowałem, kiedy ja czynnie uprawiałem sport w Wałbrzychu, to właściwie nie miałem tu pomocy znikąd, bo nie było fachowców. Natomiast ja dzisiaj mam wszystkie uprawnienia, które może mieć trener. Na bieżąco sobie odnawiać, tak? Ja jestem po trenerem drugiej klasy po AWF-ie wrocławskim, ja mam specjalizację na AWF-ie poznańskim, ja mam kolejną specjalizację na AWF-ie warszawskim. Ja mam wszystko dzisiaj, do dzisiaj jestem czynnie w sporcie, bo jestem... To ja tak przewrotnie zapytam, powinieneś być zasypywany propozycjami pracy, współpracy? No myślę, że tak, ale to też jest trochę dziwne, że w Wałbrzychu, który ma ponad 30 tysięcy niepełnosprawnych, nikt po moją wiedzę nie chce. Nie korzysta z siebie.
To jest... Może warto zapytać osób, które są odpowiedzialne w Wałbrzychu za sport, aby się chociażby z tego jakoś usprawiedliwiły, bo może faktycznie... To znaczy ja już dzisiaj nie podchodzę do tego, żeby kogoś tam przyciskać do muru. Ja dzisiaj jestem na rencie, dysponuję sporą ilością czasu. Jeżeli ktoś miałby ochotę, dlatego że muszę powiedzieć, że z tego co ja wiem, to z takimi uprawnieniami jak mam ja, to nie ma drugiej osoby w Polsce. Jeśli chodzi na przykład... Teraz dziw bierze, że nie jesteś... Bo oprócz tego, że to znaczy są ludzie po APUF-ach, żebym był dobrze zrozumiany, ale osoby niepełnosprawnej, która nie tylko patrzy na sport, ale czuje sport całym sobą, bo to jest inaczej. Oprócz tego, że byłem zawodnikiem, to ja jeszcze jestem osobą niepełnosprawną. Genio, 40 lat w sporcie to jest sporo czasu i doświadczenia i przede wszystkim sukcesów, które należy moim zdaniem wykorzystać. Trzeba po prostu tylko dobrej woli, moim zdaniem, osób, które by są obecnie zainteresowane lub działają w sportach, chociażby osób niepełnosprawnych. Tak, no ja mówię, jestem otwarty na każdą formę współpracy, ja mogę podpowiadać, a wcale nie muszę być trenerem prowadzącym. Może chciałby ktoś skorzystać z mojej wiedzy, żeby chociaż podpowiedzieć, bo ja naprawdę przeszedłem wszystkie etapy. Od zawodnika, poprzez trenera, działacza, założyłem klub, byłem 14 lat prezesem, także i do dzisiaj jestem, mówię, no mam dzisiaj wszystko, co jest potrzebne, żeby prowadzić, żeby wychować olimpijczyka, no tylko... To poszukajmy może taki materiał. Dobrze wiesz, że w Wałbrzychu tak naprawdę ciężko jest jakby uruchomić na nowo stricte działalność sportową dla osób niepełnosprawnych. Sam się zmagałeś jakiś czas temu i jak dobrze mówisz, w tych złotych czasach było fajnie, dobrze, wszystko funkcjonowało. Potem było trochę trudniej, bo się i władze zmieniały i różnego rodzaju okoliczności. Ale faktycznie może by trzeba było zrobić taką grupę ekspertów, którzy by się zajęli wyłowieniem przede wszystkim może najpierw talentów albo jakichś powiedzmy skarbów w tej dziedzinie i wyciągnęły te osoby z domów, żeby spróbować się nimi zająć pod kątem sportowym. No tu się nic nie zmieniło i nie zmienia od lat. Ja uważam, że już nie chciałbym oceniać obecnej sytuacji, że nasz sport jest jakby w zawieszeniu tutaj w Wałbrzychu. Natomiast no przecież droga po potencjalnych zawodników jest prosta. Mamy tak zwane integracyjne przedszkole, które współtworzyłem. Mamy zespół szkół na Podzamczu, podstawowa szkoła, która mamy w innych szkołach ma, tak, mamy w innych szkołach oddziały integracyjne. No więc naprawdę tutaj... Wystarczy telefon do Genia, tak? Panie Geniuszu, zapraszamy, proszę, proszę przyjść. To jest znamienne dla Wałbrzycha, że na przykład ja jako olimpijczyk, ja jestem ileś razy w roku zapraszany na spotkania. Na przykład jadę na wieś, do gminnej szkoły i tam słyszę, koło Środy Śląskiej, tam słyszę, że jestem bogactwem narodowym. I myślę, ja bym nawet dodał jeszcze, że żyjącą legendą. Tak, i myślę, że nie jest to nic nadzwyczajnego, nie. Co wymyśliły te dzieci tam w tej szkole gminy, czego by Wałbrzych nie mógł ale wymyśleć. Ale też patrzę na twoje dokonania, tak? Czyli oni czytają to co widzą. Tak, co, tak, co tak, tak. I ja na przykład jestem zafascynowany, bo na przykład ja jestem tam zaproszony do szkoły tak zwanej ogólnej, powszechnej. Jeżeli ktoś mnie zaprosi na przykład do szkoły specjalnej, ja nie odmawiam, bo uważam, że tam są jak najbardziej normalni ludzie, którzy są chętni do posłuchania i tak dalej. I ja tutaj nie odmawiam, nie dzielę ludzi na lepszych, gorszych. Każdy ma prawo do tego. Tylko, że tam jest jakby zapotrzebowanie. Tam są ludzie głodni pewnych informacji. U nas nie. Ja jak z tobą się spotykam co jakiś czas, zawsze widzę w tobie tą energię, nawet dzisiaj, gdzie ty emanujesz tą energią. Jeszcze. Mimo to, że czasami nieraz już rozmawialiśmy prywatnie, że zmęczony jesteś podejściem tak, do ciebie, do sytuacji sportu niepełnosprawnych osób, ale mimo wszystko w duchu, w sercu jeszcze byś chyba dał radę i chciał pociągnąć taką historię jak sport niepełnosprawnych w Wałbrzychu. To znaczy, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, to tak jak ci mówiłem, że sam jako powiedzmy ten, tak jak kiedyś to zrobiłem, lat temu 15 jako prezes, to chyba już nie. Ale jeśli byłoby przynajmniej dwóch, trzech takich, powiem wprost, wariatów. Muszą to być pasjonaci. To może, no pasjonaci, ja to nazywam kolokwialnie po prostu. Sportowo zakręceni. Tak, ale to muszą być ludzie, którzy nie będą patrzyli na nic, tylko mają ochotę. We mnie się pewne rzeczy wypaliły, dlatego że
Ja miałem, gdybym ja miał tylko... Cały czas pod górkę było. Cały czas pod górkę, tak. Gdyby to było mnie, ja już niejednokrotnie mówiłem ludziom gdzieś tam decyzyjnym. Ja mówię, jeśli nie chcecie pomagać, to nie przeszkadzajcie. Natomiast to było coś takiego, że ja do dzisiaj nie mogę pewnych rzeczy zrozumieć, ale przy jubileuszu 40-lecia nie będę mówił o tych czarnych stronach. Porozmawiajmy może właśnie o jubileuszu, czyli krótko mówiąc, wróćmy do Twoich czasów świetności. Kiedy ja mam takie pytanie, jak się czuje człowiek, ja nie miałem takiego zaszczytu, chociaż uprawiałem sport wyczynowo, grałem w piłkę nożną, nie miałem takiego zaszczytu, żeby taki sukces osiągnąć. Jak się czuje człowiek, sportowiec z tym olimpijskim medalem? To znaczy ja się czuję normalnie, mnie nigdy... Ale wtedy, jak zdobywałeś go, to jakoś to się różniło emocje, jakieś twoje podejście? To znaczy emocje, ja dzisiaj na przykład patrząc na olimpiadę w tej chwili w Soczi, kiedy zagrają hymn polski, kiedy widzę Kamila czy Brudkę, widzę, czy to mi łzy lecą same, bo ja nie patrzę na obrazki, które przedstawia mi telewizja, tylko ja to przeżyłem, bo to jest... Czyli wiesz, co w tych zawodnikach w tym momencie jest. Tak, i dlatego to jest takie, te emocje, dlatego jak ja nieraz tak patrzę, jak ludzie na otwarcie nie idą, bo jutro mają starty i wypoczywają w pokoju, to nie wiedzą, co tracą. To jest przeżyć otwarcie, już nie mówię o zamknięciu, bo ja byłem i tu, ale przeżyć otwarcie olimpijskie, to jest, no tego się nie da słowami opisać, bo to jest coś, co trzeba przeżyć, po prostu dotknąć, to trzeba tą atmosferę, być tam łzy lecą same, to są rzeczy. I wtedy chyba jeszcze nie było jakichś tam gratyfikacji finansowych, tak? Ale co mogę powiedzieć, co jest takie znamienne dla tego, co się dzisiaj dzieje? Na przykład w Soczi również skorzystano. Muszę powiedzieć tak, tobie i państwu, że o ile ja pamiętam, to po raz pierwszy znicz zapalany był z oddali na mojej olimpiadzie w 80 roku. Bo zawsze nawet wcześniej, w 76 roku w Calgary, ale w Kanadzie to było. To było tak, że jakiś zawodnik pełnosprawny pchał siedzącego na wózku, na tym kółko fotelu, zawodnika ze zniczem i on zapalał. To był gdzieś tam podjazd wysoki. Mm-hmm. Natomiast w 80 roku po raz pierwszy był znicz na naszej olimpiadzie z tak zwanym zapalnikiem, gdzie zapalony był znicz, oczywiście też na cztery strony świata, tak jak tu tradycja mówi, ale był zapalnikiem. I w momencie dopiero to buchnięcie, to było słychać, to mówię, to są rzeczy, które... To ja to od razu emocjonalnie nie, do tego... Tak jak dzisiaj się spotykam z tobą, nie każdy może to przeżyć. Nie, ty jesteś tym człowiekiem, który to przeżył. Tak. I dziwię się też naszemu miastu się tak naprawdę dziwię. Nie będę mówił, czy władzy jednej, drugiej, trzeciej, czwartej. Dziwię się naszemu miastu, że nie wykorzystują takiej chodzącej legendy, żyjącej jeszcze legendy. Ja tu największe pretensje to mogę mieć, jeśli w ogóle możemy mówić o pretensjach, bo przecież to nie o to chodzi, żebym ja na siłę w tej chwili komuś opowiadał, jak ktoś nie chce mnie słuchać. To nie tak, ale uważam, że problemy osób niepełnosprawnych do dzisiaj są tak przysłonięte i tak skutecznie chronione, nie wiem dlaczego, dlatego z naciskiem mówię o tych, którzy decydują o uczniach w podstawówkach. Naprawdę, ja powiem szczerze, bo niektórzy czasami mi powiedzieli, że jak przyjdę do podstawówki, to dzieci małe mogą mnie zrozumieć i się wyśmiewać. No mnie się takie coś nie zdarzyło. Chociaż ja na przykład u dorosłych ludzi... Niedawno słyszałem w pewnym takim programie publicystycznym, że ktoś się wypowiedział o ludziach niepełnosprawnych jako wybryku natury. No to jest skutek cywilizacyjny naszego społeczeństwa. No przecież tym wybrykiem natury naprawdę może być ktoś w ułamku sekundy. Nikt sobie nie zdaje sprawy z tego. Niekoniecznie wybrykiem, tylko sekunda, ułamek sekundy podczas jakiegokolwiek wypadku takie wypowiedzi świadczą o tym, w którym momencie jesteśmy. Ja w 78 roku, kiedy po raz pierwszy wyjechałem na zachód, to była Francja, to były Mistrzostwa Europy w Paryżu. No więc tam usłyszałem miarą cywilizacji społeczeństwa jest stosunek do osób niepełnosprawnych. Nie będę tego rozwijał, ale... A jak myślisz właśnie, od tamtego czasu, czy coś się zmieniło, czy to się chociażby troszeczkę zaniżyła ta granica? To znaczy ja cały czas mówię, że, bo jestem życiowym optymistą, ponieważ ja już raz umarłem, już akt zgonu miałem wypisany, więc mój optymizm jest czasami może nie do końca poprawny, ale ja chciałbym w Polsce poczuć się tak, jak się we Francji poczułem w 78 roku. Ja już nie mówię o tym... To my tyle jesteśmy za tą Francją? Ojejku, my za tą Francją jesteśmy...
to już nie w dziesiątkach się liczy. To naprawdę jest wiele pokoleń i nawet, to znaczy na pewno wejście do Europy zmusiło nas do pewnych innowacji jakby tak, w kierunku tak, niepełnosprawnych. Tylko że myśmy pobrali pewne rzeczy i zmodyfikowaliśmy po polskiemu, że tak powiem. No to jest naprawdę, no ja mówię tu też, to nie w to tym taki śmiech, to taki trochę śmiech przez łzy, tak? Tak, to jest dokładnie śmiech przez łzy, bo tych modyfikacji naprawdę, jeśli ściągamy sklepy, jakieś supermarkety bez podjazdów, bez podwójnych wejść dla tych i dla tamtych, to jednak zaufajmy tamtym społeczeństwom, że oni pracowali nad tym ileś pokoleń i oni wiedzą, dlaczego tak zrobili. No ale my powinniśmy ściągnąć te dobre wzory, które już widzimy, które są. Tak. No natomiast Polak zawsze na pięć możliwości szóste wybiera. To boli też. I sam ją wymyśli. Także, no. Geniu, obok sportu funkcjonujesz jako pisarz. Tak mogę dumnie powiedzieć. Nie czuję się pisarzem. Chociaż rzeczywiście... Wydałeś kilka książek. Wydałem parę dni temu siódmą książkę, siódmą pozycję. To czemu się nie czujesz pisarzem? Nie. To ja nawet powiem szczerze, że jak byłem zaproszony na taki wieczorek literacki, oczywiście nie w Wałbrzychu, tylko nad morzem, co byłem zdziwiony, tak, to też mi właśnie tam wręcz ubliżano, nazywano mnie pisarzem, nie, czy literatem. Nie. Okay. To znaczy, to na pewno nie. Ja jestem człowiekiem, który opisuje rzeczywistość. I gdybym miał powiedzieć, dlaczego ja piszę, bo to się stało tak, że właściwie ktoś mi podpowiedział. I moje pisanie dzisiaj to jest taka odpowiedź na niemoc. Ponieważ ja wiem, że tak, póki ja jeszcze aktywnie wojowałem z różnymi tutaj sposobami myślenia, to jeszcze się coś działo, ja mogę dzisiaj palcem pokazać, co się zadziało. Bo oczywiście moje potrzeby i moja wizja była dużo, dużo większa, natomiast mamy to, co mamy. No bo przekonać człowieka najpierw, że koń ma cztery nogi, to okazuje się, że wcale nie jest takie proste. Ale trafiałem po drodze, no różnie to w czasie trwało. I starałeś się to wszystko opisywać? Tak, tylko że ja w którymś momencie po prostu zmieniłem jakby opcję, ponieważ ja na początku rzeczywiście walczyłem ze schodami, z krawężnikami. Potem doszedłem do wniosku, że to nie tu uderzam. Dlatego, że jeśli ja zacznę zajmować się przez 3 miesiące, 6 miesięcy, rok schodami, to pan dany architekt wybuduje w tym czasie, stworzy 10-15 następnych. No, i znowu będzie trzeba. I dlatego zacząłem w którymś momencie docierać. No, powołano jeszcze, jak mieliśmy województwo, to powołano taką komisję odbioru obiektów użyteczności publicznej. To było przy wojewodzie, ja byłem w tym... To niezły pomysł moim zdaniem. Tak. I to uważam, że to by można było, tylko że mnie różnymi siłami, że tak powiem, odsunięto, skutecznie odsunięto. Ja 3 lata to robiłem. No i wszędzie, ale to było... No Geniu, może niewygodny jesteś. Jestem niewygodny, dlatego że jeżeli przepis mówi, że drzwi wejściowe mają mieć 90 cm, to mają 90. 80 cm jest wózek, a ja wchodzę do Urzędu Skarbowego w Kłodzku, który ma 78 cm. No więc no mogłem, to wtedy cały świat ludzi niepełnosprawnych miałby do mnie pretensje, że przyklepnąłem, bo jestem razem z nimi. Natomiast ja uważam, że gdzieś tam, w jakiejś tam przyszłości, też mi ten wózek grozi, bo ja kiedyś chodziłem tylko o lasce, dzisiaj chodzę o kulach. Niejednokrotnie siadam na wózek to, i niestety... Ale to tak jak sam na początku rozmowy naszej powiedzieliśmy, że to może być przypadek ułamek sekundy i każdy może znaleźć. Każdy, tylko że o to chodzi, że dlatego na przykład wydałem taką jedną książkę Mądrości Życiowe, która przez telewizję Twoja była również propagowana. Tam jest jedna taka pewna mądrość, którą na takim spotkaniu z Policją i Strażą Miejską w Wałbrzychu powiedziałem, że uświadomcie sobie, że to, co dziś robicie dla nas, może jutro będzie służyć wam. No nikt do tego jakoś nie przywiązuje, póki go nie dotyczy ta sprawa bezpośrednio. Ale przecież my w Wałbrzychu mamy doświadczenia. Mieliśmy prezydenta ciężarowca, który w jednej chwili stał się
nie ma z nim kontaktu i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nie czekajmy, aż nas dotknie coś, tylko próbujmy wyciągać wnioski na błędach innych. To jest taka niedobra cecha narodowa, bo mi się wydaje, nasza, nie tylko nasza, ale my akurat bardzo widocznie ją widzimy. A powiedz mi właśnie o tej książce, która... To jest ostatnia. Ta książka ma dosyć... tytuł? Upośledzone życie, to tak się w trakcie pisania, bo na początku nie miałem tytułu. Ale już z tytułu roboczego zrobiłeś... Z tytułu widać, natomiast jeśli chodzi o okładkę, którą również wymyśliłem w jednej chwili i teraz muszę posłużyć się okularami. Zwróć uwagę, potem pokażemy to do kamery, jak to wygląda. Mamy rok 2014, mamy kilka schodów za sobą. Tutaj jesteśmy my w tej chwili, Polska, i teraz mamy każdy schodek po 10 lat. I gdzieś tam jest Europa. Daleko Europa jest. Tak. I to nie jest nic przesadzone. Ty to tak widzisz i oceniasz, tak? Ja tutaj pokażę. O, tak mniej więcej wygląda ta książka. I to jest naprawdę, to tworzy człowiek z optymizmem. To od razu wygląda na jakiś symbol. Tak. Zanim przejdziemy do lektury. Tak, tak. To jest symbol, dlatego że... I tu też jest... W ogóle dlaczego ja zacząłem się buntować przeciwko pewnym rzeczom, na przykład w Wałbrzychu? I teraz nie mogę do dzisiaj dojść, dlaczego u nas w Wałbrzychu tak jest trudno ze wszystkim. Pierwszy pełnomocnik wojewody, wspomnę tu nieżyjącego człowieka, który mi pokazał, jak trzeba w Wałbrzychu, żeby coś zrobić. Pierwszy pełnomocnik wojewody do spraw osób niepełnosprawnych. Utecht, Włodzimierz. Pierwszy maraton zaistniał w Wałbrzychu. Ja pisałem pracę na studiach z tego maratonu, historię maratonów pisałem. Było ich 15. W 82 roku ruszył. Ja przywiozłem ten pomysł z Holandii. Pierwszy student z niepełnosprawnością fizyczną w Polsce to byłem ja. Dzisiaj już pewnie, tylko że na rehabilitacji. Na trenerskim do dzisiaj nie ma takich ludzi. Na rehabilitacji tak. Pierwszy rehabilitant chyba do dzisiaj to jestem ja, który człowiek schodzący o kulach wiele lat, ponad 20 lat pracowałem jako rehabilitant. I pamiętam momenty, kiedy na... Tutaj się odwołam do młodych ludzi, gdzie w Polsce ogromną rolę miała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Na naszych maratonach otwierał te maratony pierwszy sekretarz, towarzysz. Tak, ważne były. Tak. Nazwisko może nie będę w tym momencie, bo może jest mało istotne. To cała Polska przyjeżdżała do nas i mówi, powiedzcie, jak wy to robicie, że wy macie tak wielką rangę. No pierwszy sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR na takiej imprezie dla inwalidów. No. A myśmy takie coś mieli. Dzisiaj ci ludzie, którzy przyjeżdżali po naukę do nas, z tą wiedzą wrócili do siebie, na przykład do Siedlec, ja nie mogłem pojąć, w tych zacofanych Siedlcach, może się teraz obrazi mój kolega ze startu Siedlec, Jureczku, ale naprawdę, ale w Siedlcach poszli mentalnie dużo dalej niż my. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego u nas tak wszystko ciężko? Eugeniusz, ja nie wiem, czy my jako miasto w ogóle poszliśmy w kierunku sportu osób niepełnosprawnych. To znaczy, ja już nie mówię o sporcie w ogóle. W ogóle, dlatego że sport jest jak najbardziej elementem. Sport dla osób niepełnosprawnych, to ja takie badania robiłem również, gdzie w książce 30 lat startu, gdzie opisałem historię, to napisałem też tam o roli sportu. Tutaj w tej najnowszej książce też piszę o roli startu, sportu. Dlatego, że naprawdę ja to przeżyłem. To nie jest to, że ja z opowiadań, ze słuchania. Ja to przeżyłem, bo osobiście ja... Osobiście to o sobie opisałeś. Tak, bo ja wiem, że przed rozpoczęciem sportu ja byłem zupełnie kimś innym. A powiedz mi jeszcze, króciutko wróćmy do tej książki. Upośledzone życie, co oprócz tego dystansu do Europy, tych różnic, co w tej książce zawarłeś jeszcze? Upośledzone życie, czyli pod górkę i pod prąd. Tak. Znowu przewrotnie. Znowu, to znaczy nie przewrotnie, to jest jakby upośledzone życie i w konsekwencji... Dyskryminacja, mit czy fakt. Tak, tak. No i jak to jest? Tak, dlatego, że
U nas w tej chwili trzeba przyznać, że mówi się. Mówi się. To powiedzmy tak, że mówi się. I tylko, że no nie przekłada się to na fakty, na jakość naszego życia. Ja w tej chwili jestem na od 3 lat, wojuję z pewnymi tutaj myśleniami, ale to też mówię, nie będę w szczegóły wchodził, bo pewne rzeczy są w tej książce i nie chciałbym tutaj zabierać czytelnikowi tego, co przeczyta. Tak, tak, oczywiście. Ale ta książka generalnie to jest taka jakby troszkę zinwentaryzowane problemy osób niepełnosprawnych. Jest to częściowo, ale mogę bardziej powiedzieć, globalnie, czy tylko chodzi mogę na powiedzieć, na że to jest pewna, tutaj kiedyś napisałem taką książkę Cierpienie w milczeniu, i to jest, ta książka jest jakby kontynuacją, dlatego że tutaj tak bardzo delikatnie, chociaż też mi wielu czytających zarzuciło, że ja tu przebarwiłem w sensie takim negatywnym, że wcale nie jest tak źle. Natomiast tutaj dołożyłem, ale to nie na zasadzie, żeby coś przebarwić. Nie, ja i tak oczywiście nie obnażyłem do końca. Czyli to oznacza to, że od tamtej książki do tego czasu, kiedy napisałeś tą książkę, jeszcze się pogorszyło w ogóle? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Choćby nawet dlatego, że to znaczy byłbym tutaj nieobiektywny, gdybym powiedział, że nic na korzyść się nie zmieniło. Tylko tak jak kiedyś powiedział człowiek, który zmienił świat, Lech Wałęsa, że oczywiście my jedziemy do przodu tylko rowerem, a świat jeździ super szybkimi samochodami. I gdybym ja, dlatego ja mówię, ja dzisiaj patrząc oczami Polaka, ja mówię, że chciałbym doczekać sytuacji mentalnej przynajmniej Francji z 78 roku. Już nie mówię o Francji z dzisiejszego, bo to jest przepaść. A już największą przepaść, jaką my mamy, czego ja nie wyobrażam sobie, byłem w Holandii też. Tak jak jest sposób rehabilitacji psychospołecznej postawiony w Holandii, to ja nawet nie marzę. To ja nawet nie marzę, bo to już byłoby takie... Nie, w takim razie, gdzie tą książkę można dostać? Właściwie u mnie, bo tak jak mówię, to jest... ja próbowałem, sam rozprowadzasz też przy okazji, sam, tak? Sam rozprowadzam, bo ja próbowałem to wydać w sposób taki, jak się książki wydają. Ja jestem autorem, ktoś jest wydawcą. No może też zróbmy tak, że ja spróbuję to, nie wiem, zachęcić naszych telewizorów, żeby poprzez telewizję zamawiali. Można nawet numer telefonu podać, tak. Okay. Dlatego, że jest to wydane w 100% moim własnym sumptem, ponieważ napisałem do 3 wydawnictw, gdzie mi polecili znajomi, nie dostałem odpowiedzi. Po prostu jest taki, to mogę powiedzieć, że choroby, niesprawność, starość, śmierć, to na pewno są nieładne tematy, niewygodne tematy. Niełatwe. Niełatwe, ale dotyczą każdego. Każdego. Czy szybciej, czy później, czy pośrednio, czy bezpośrednio, ale dotyczy. Ty już tak się odważyłeś, że chcesz o tym pisać i informować nas wszystkich. Tak, bo ja w tej chwili widzę, że już dzisiaj czynnie nie będę zmieniał mojego najbliższego otoczenia. Słowo przeminie, ale książka i papier na dlatego uważam, że te książki, które ja dzisiaj piszę, to jeszcze po mojej śmierci będą wiele pokoleń aktualnych. Dlatego, i to z bólem mówię, to nie jest dlatego, że ja cieszę się, że komuś dowaliłem. Nie, nie. Ja chciałbym jeszcze za życia mojego nie udowadniać komuś, dlaczego tutaj zrobiłeś ten krawężnik. Przecież to jest tak, jak wojowałem z poprzednią władzą Wałbrzycha, zanim postawili Real. Pierwszy Real, który był. Pierwszy market duży. Tak. Pierwszy duży market. Mówiłem, że nie jest potrzebne, żeby tu robić schody, a tu robić podjazd. Bo przede wszystkim 2 wejścia to są droższe niż 1. Tak. I przyjechał Real, postawił obiekt i pokazałem ówczesnemu prezydentowi. Można jednym wejściem wejść? I ci, co fruwają, i ci, co chodzą o kulach, co chodzą normalnie, co z wózkami idą. Też się do przodu staną. No wszyscy mogą wejść. Nasze pieniądze nie śmierdzą. Są takie same jak każde. Geniu, mam nadzieję, że to nie jest ostatnia książka, którą napiszesz. Jeśli ktoś będzie miał ochotę jeszcze, to myślę, że nie. No ja jestem... Chciałbym bardziej pozytywnie. Kolejną książkę chciałbym napisać, że... Właśnie, może w jakiejś troszkę pozytywnie. Tak, chciałbym napisać tak, że a jednak udało się zrobić to, że w końcu moje słowa trafiły na podatny grunt ludzi, którzy patrzą
nie tylko na czubek nosa. Ty stawiasz tutaj realne, faktyczne diagnozy, tak? Tak, tak. I mało tego, ja tutaj też podpowiadam, co zrobić, bo to nie jest to, że ja krytykuję i koniec. I nie ma żadnego alternatywnego wyjścia, tak? Nie, nie, nie. Ja pokazuję, i to pokazuję zdjęciami, że tu i tu, przy tym samym nadzorze budowlanym, w powiecie wałbrzyskim, można byłoby w jednym miejscu, może, ale nie, nie to, że można, tylko jest, fakty mówię, w jednym miejscu jest podjazd, a w drugiej tylko są schody. Dlaczego? Nie mogę tego pojąć. To jest tylko i wyłącznie czynnik ludzki. Tak, tak, tak. Dlatego mówię, moje podejście do tego wszystkiego się powoli też kształtowało. Najpierw myślałem, że zła wola jest ludzi i nic więcej. Jako młody byłem zbuntowany bardziej niż dzisiaj. Mówiłem, że tylko zła wola. Potem doszedłem do wniosku, że jednak, i dzisiaj to potwierdzam, że brak wiedzy, że jeśli ja normalnie myślącemu człowiekowi powiem, nie rób tych schodów, no zrób podjazd troszkę dłuższy, ale zrób podjazd, to ty wejdziesz i ja wejdę. Ja nie będę musiał ciebie za rękę łapać, żebyś mi pomagał, tylko ja będę zupełnie samodzielny. Tak, że nie będzie jeśli takie logicznie coś, do tego prowadzi. Tak, zupełnie logicznie. No więc jeśli taki byłby sposób myślenia, to naprawdę, bo to, że żyjemy w ciężkim terenie, górzystym, pagórkowatym, z różnicą poziomów, tego nikt nie kwestionuje. Okay, w nowych budynkach i właśnie tam, no. jeśli na moich oczach tworzy się nowe powstaje, bariery, tak. No nie mogę przemilczeć tego. No nie mogę przemilczeć. I dlatego... Geniu, myślę, że trzeba zaprosić mieszkańców naszego regionu, nie tylko w ogóle Chajszczarna, ale i regionu, żeby sięgnęli po tą książkę i... No ja zobaczyli. Mogę się w tej chwili pochwalić, że nie powiem kto, ale dwie instytucje wałbrzyskie obiecały mi, że będzie w najbliższym czasie, to znaczy kilku tygodni, będą takie spotkania literackie może, czyli jakoś tam mnie potraktują jako literata. Tak, tak, że będę mógł poopowiadać trochę o, wysłuchać pytań. No będzie to rozmowa, bo może tak, to nie przyczynek, żeby tą książkę podpisać. Tak. Bo tak jak mi kiedyś przy poprzednich książkach pytano, dla kogo ja piszę. To na pewno mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, ruchowo, tak jak ja, to tutaj specjalnie nic nowego nie wyczytają, bo każdy z nas ma podobne jeżeli ty problemy. Jeżeli podasz diagnozę, faktyczny stan, jaki jest obecnie infrastruktury, czy tak, wskazujesz tak. kierunki i pokazujesz pomysły, to znaczy, że to jest dla nas wszystkich ta książka. Tak. No to jest, i to mówię, to nie na zasadzie, żeby się ktoś obrażał na tą książkę, czy na moją wiedzę. Nie. Niech korzysta, telefon podam, możesz podać na tym. Podamy można na zadzwonić, tak. Można, tak. Ja naprawdę dzisiaj już nie mam ochoty, ja już mam, jestem schorowany, mnie w tej chwili, mój sport to skwiera mocno. Także, że ja dzisiaj już za dużo podniosłeś ciężar. W takiej pracy, gdzie bym musiał się codziennie o określonej godzinie stawiać do pracy, to ja już nie jestem chętny, bo nie zawsze rano ale mogę. Ale nauczmy się korzystać z twojej wiedzy, mam, chęć przekazania tej wiedzy mam i póki jeszcze nie przeszedłem do historii, do czasu przeszłego, to zapraszam. Geniu, bardzo serdecznie dziękuję ci za rozmowę. Również dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Przypomnę tylko, że moim i Państwa gościem był Eugeniusz Skarupa, nasz wałbrzyski paraolimpijczyk. Pozdrawiam Państwa. Dziękuję bardzo.